Witam wszystkich na kanale MatSpot. Dzisiaj będziemy rozwiązywać zadanie z egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku. Jest to zadanie 20 za 3 punkty. Prostokątną działkę o powierzchni 3750 m2 podzielono na 3 prostokątne działki o jednakowych wymiarach w sposób przedstawiony na rysunku. Jakie wymiary miała ta działka przed podziałem? Zabirzę liczenia. 3 punkty do zgarnięcia, więc warto nad tym zadaniem się pochylić. No zadanie, żeby zrobić to, musimy się najpierw przyjrzeć takiemu jednemu prostokątowi. Co o tym prostokącie wiemy? Skoro cała działka o tej powierzchni została podzielona na trzy identyczne prostokąty, to możemy sobie obliczyć pole tego prostokąta, czyli musimy pole całej działki 3750 podzielić na trzy, i z tego dostajemy, że pole tej działki to jest 1250 m2. To po pierwsze. Po drugie, Musimy sobie jakoś opisać boki tego prostokąta. Na razie wrócimy jeszcze do tego obrazka tu. Jeśli by przyjąć sobie, że ten kawałek to jest x, to ten kawałek to też będzie x, ponieważ te wszystkie prostokąty są takie same. Więc x -a też będziemy mieć tu i tu i tu. W takim razie skoro tutaj jest x i tutaj jest x, to cały ten kawałek to będzie 2x. I 2x będzie też tutaj, ponieważ te wszystkie prostokąty one są identyczne. Te trzy mniejsze prostokąty. Czyli tutaj jest też 2x. No to ten nasz prostokąt, jeśli sobie już tutaj wrócimy, to o tym prostokącie wiemy, że tu będzie x, a tu będzie 2x. I bierzemy sobie wzór na pole. Pole prostokąta to jest a razy b. I do tego wzoru możemy sobie podstawić. Zamiast tego pola tutaj, możemy wstawić naszą liczbę 1250. To żeśmy obliczyli, to wiemy. Zamiast pierwszego boku A wstawiamy sobie x, bo tak żeśmy sobie opisali obrazek. No i razy B, czyli drugi bok prostokąta, czyli 2x. Wymnożymy sobie tutaj, czyli będziemy mieć 1250. Będzie się równać. Tutaj z wymnożenia wyjdzie 2x kwadrat. Teraz tej dwójki nie chcemy. Dzielimy wszystko przez 2. I wychodzi nam, że x kwadrat to będzie równe 625. Fajna liczba, ponieważ tą liczbę można spierwiastkować. Pierwiastkujemy i wtedy x to będzie równe pierwiastek z 625, a to znaczy, że x będzie 25. Taka będzie długość x. Skoro mamy x, to to, co najtrudniejsze, już teraz jest za nami. Teraz mamy podać wymiary działki przed podziałem. No to pierwszy bok tej działki, niech to będzie ten bok, to jest 2x. 2x to będzie 2 razy to, co obliczyliśmy, czyli 2 razy 25, a to jest 50, 50 metrów. Teraz drugi bok. Drugi bok, czyli na przykład ten. Tutaj wiemy, że jest 2x, no a ten kawałek to jest x przecież. Tak samo jak tutaj na dole. Czyli cały ten bok to będą 3x. 3x, czyli 3 razy 25, a to jest 75 metrów. Czyli zadanie mamy zrobione, jeszcze tylko odpowiedź. Wymiary tej działki to 50 metrów na 75 metrów. To tyle w tym filmie, dziękuję bardzo za uwagę i zapraszam na kolejne filmy na kanale Matspot.